Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak komunizm panował wolnorynkową Amerykę? No w bardzo prosty sposób. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No zawsze się wydawało, że Ameryka jest kapitalistyczna, czyli wolnorynkowa, demokratyczna, czyli ma opozycję i partię rządzącą. No niestety się okazuje, że w 2023 roku już nie jest ani wolnorynkowa, ani nie jest demokratyczna. Większość stanów zaczyna być jednopartyjna, pomimo że powiedzmy jest 40% opozycji w tych stanach, no to wygrany bierze wszystko i w wielu stanach jest tak, że powiedzmy jest 10 czy 15 reprezentantów, no i reprezentanci są z partii, która ma 60% tylko w stanie. Szkoły, to jest budżetówka, to są pieniądze płacone przez podatnika. Większość szkół w Ameryce, no to jest prowadzona lokalnie. No jest ministerstwo tam edukacji, są jakieś organizacje, no ale wszystko jest zorganizowane naokoło związków zawodowych nauczycieli. No i oni po prostu szaleją. Doprowadzili do totalnego bałaganu w szkole. Już nie uczą historii, nie uczą geografii, nie uczą fizyki, uczą jakieś inne socjalistyczne przedmioty. Dzieciaki nie zdają egzaminów, to coraz więcej egzaminów jest po prostu usuwanych. Na studia są przyjmowani nie ze względu na wyniki edukacyjne, tylko ze względów na najróżniejsze inne punkty. I nie jest dobrze. Ameryka zbudowała przemysł swój, także w latach 1920-30, w czasie wojny, produkowała najróżniejszy sprzęt, ciężkie maszyny, lokomotywy i tak dalej. Pomagała Rosji, pomagała Niemcom, najpierw pomagała Anglikom, żeby zniszczyć Niemcy, później pomagała Niemcom, żeby się nie zjedli nawzajem. No i przez całe lata był to jakiś wolny rynek, była to republika, była to Związek Stanów Zjednoczonych. Także każdy stan, no to w zasadzie jest takie małe państwo europejskie ze wspólnymi dolarami, wspólnym językiem i wspólnym rządem. No ale w sumie najważniejsze, co jest najważniejsze? No najważniejsze to jest ta klasa średnia. Ta klasa średnia, czyli te środkowe 20 czy 60% społeczeństwa. I te wielkie biznesy są zawsze potężne, no IBM, Chevrolety, różne te Beningi, nie Beningi, to wszystko jest ważne, no ale małe kompanie do 10 osób, 100 osób, 1000 osób, no to jest również ważne. Związki zawodowe nauczycieli, to jest ciekawa sprawa, że związki zawodowe, no to są w zasadzie w Ameryce nie wśród prywatnych firm, tylko tam, gdzie jest jakaś forma rządu. No i powiedzmy w Nowym Jorku jest 600 tysięcy nauczycieli, czy tam związanych z nauczycielami. No i oni teraz proponują swoich kandydatów na najróżniejsze pozycje polityczne. Mają tam 500 kandydatów. No i w zasadzie wszyscy ci kandydaci muszą podpisać lojalkę komunistyczną, że będą realizowali te wszystkie plany komunistyczne, które są im przedstawiane. A jak nie, no to kopa w dupę i nie ma żłobu. To jest straszne, dlatego że studenci, uczniowie w Ameryce potrzebują tej wolności rynkowej, potrzebują tej pracy. Trzeba ich przyszykować we Francji. We Francji bardzo dużo jest nadregulacji we wszystkich dziedzinach, także ekonomia tam po prostu jest stagnacja przez całe dekady.
regulacje przy przyjmowaniu do pracy, no to to jest szczególnie, to jest makabryczne. Tam młodzi ludzie, no to 35% młodych ludzi nie miało pracy w 1997 roku. Teraz też nie jest tak dużo lepiej. No ale wszędzie się wtrącają. Jest tych Sorosowi prawnicy i działacze w Nowym Jorku mają coś takiego jak ustawa szansy. No i co to znaczy? No ustawa szansy to znaczy, że pracodawca musi popatrzeć, czy musi prawie, że zatrudnić kogoś, kto był oskarżony, któremu były przedstawione jakieś tam zarzuty, no ale nie był oficjalnie skazany. No w Ameryce jest przyjmowanie do pracy, to jest tak zwane at will, czyli może pracodawca zwolnić w ciągu 5 minut. No praktyka jest taka, że zwalnia, że daje wypowiedzenie 2-tygodniowe. Teoria jest taka, że daje wypowiedzenie 2-tygodniowe. Pracownik też ma obowiązek dania wypowiedzenia 2 tygodnie. No ale jak pracodawca daje wypowiedzenie, no to ze skutkiem natychmiastowym interpretacja jest taka, że ten pracownik dostaje 2 tygodnie pensji. Także w zasadzie prawo mówi, że ma dostać wypowiedzenie 2 tygodnie, a praktyka jest taka, że dostaje pieniądze za 2 tygodnie. No i teraz właśnie komuniści chcą to wszystko pozmieniać, szczególnie powiedzmy w firmach, w restauracjach, w najróżniejszych bistro i tak dalej, te fast foody tam, gdzie na szybko to się robi. Również się te lokalni politycy, czy lokalni aktywiści wtrącają nawet w czas pracy. Normalnie w Nowym Jorku, szczególnie w Nowy Jork jest bardzo, bardzo komunistyczny. Tam nakazują im, że pracownicy muszą mieć taki grafik na 2 tygodnie do przodu. Jeżeli grafik nie jest spełniony albo nie jest wypełniony, no to są ciężkie kary. No ale bardzo często w takich firmach te nieprzewidziane sytuacje godzinowe, no to pozwalają i pracodawcom, i pracownikom zarobić więcej pieniędzy, ale tego nie da rady zrobić według przepisów. Inna sprawa, powiedzmy w Nowym Jorku, to jest macierzyński. W Ameryce ostatnio w wielu stanach poprowadzono 12 tygodni tak zwany macierzyński, no ale w Nowym 12 tygodni, no ale w Nowym Jorku komuniści powiedzieli, że w zasadzie te 12 tygodni, no to może być wolne, ale podzielone na pojedyncze dni. Czyli w zasadzie czy nauczyciele, czy najróżniejsi pracownicy będą, pracownice, matki będą mogły sobie brać poniedziałki i piątki przez 30 czy tam 36 tygodni zamiast takich 12 tygodni non-stop. No, idea była, żeby ten macierzyński, żeby matka karmiąca była z dzieckiem przez 3 miesiące, no a tutaj wychodzi na to, że po prostu w pracy ona nie będzie dużo więcej. Także to dla pracowników, pracodawców nie jest to najlepsze. W Chicago jest nakaz na przykład, że musi być co roku na koszt pracodawcy musi być nauczanie o tym sexual harassment, czyli to jest ta natarczywość seksualna.
praktycznie rzecz biorąc, pracodawca może wywalić pracownika, który tam robi jakieś nieprzyzwoite sytuacje do swojej koleżanki czy kolegi. No i to powinno w sumie starczyć, tak? No a niestety takie dyrygowanie na małą skalę przez rząd doprowadza do tego, że cała firma kilku czy kilkunastu ludzi musi przez 3 godziny słuchać tego rok w rok. Nie ma czegoś takiego, że jak wysłuchał raz, to jest ważne, powiedzmy 2 lata czy 3 lata. Nie, to musi słuchać co roku. Tak. Także to wszystko kosztuje. Kosztuje biznes prywatny, a rząd do tego nie dopłaca. Rząd tylko daje rozkazy i przepisy i tak dalej, które trzeba spełnić. Tak, także w Nowym Jorku no, opanowali tam, nie wiadomo kiedy to się wszystko skończy, cała ta panika 19, no to był jeden wielki cyrk. Dzieciaki w Ameryce no nie tyle co zwariowały, ale opóźniły się, są problemy psychologiczne, są problemy z zaadoptowaniem się z powrotem tym. No ale to wszystko jest robione przez związki zawodowe, to jest wszystko robione przez budżetówkę. Oni po prostu nie rozumieją wolnego rynku amerykańskiego. No i wolny rynek amerykański jest po prostu powolutku zabijany. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Do widzenia, do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać. Lewactwo to jest najgorsza rzecz, która może się zdarzyć. Zdarzyła się w Rosji, w Czechosłowacji, w NRD, w PRL-u. Teraz następuje w Ameryce. No, nie piszcie, że się cieszycie, no bo to nie ma się nic co cieszyć. Komuniści są straszni, trzeba wybierać normalnych. Zdrowia dla normalnych.